airplane inbound. Siemanko, witam wszystkich, z tej strony Projekt. A w tle widzicie gameplay z Black Opsa jedyneczki tym razem. No, postanowiłem, że wrzucę jedyneczkę z Black Opsa, no bo takie wrzucanie Black Opsa 2 no, jest trochę nudne i dla mnie i dla was. Więc wrzucając Black Opsa jedyneczkę i w przyszłości jakieś inne gierki, no będzie urozmaicenie na tym kanale. Nie będziecie się nudzić w ten sposób tymi materiałami, które lecą w tle do moich komentarzy. Mówiąc jeszcze o gameplayu, grałem sobie bronią z Fast 12 z tunikiem, jak widzicie. Na zapasowej był to Pyton. I po jakimś czasie również właśnie za tego Pytona podniosłem AK-47, czyli mówiąc skałacha, no bo grając shotgunem wypada też podnieść sobie jakąś broń, żeby mieć czym sprzątać przeciwników z jakiejś dalszej odległości, no bo tam to jesteśmy bezranni. Shotgunem zasięgu nie mamy, no a takim Pytonem, jakim dysponowałem z daleka, też trzeba trafić na jakiegoś ziomka, co się w ogóle nie rusza. Ale dobra, przejdźmy do tematu komentarza, nie przedłużając. A, chciałbym dzisiaj z moimi porozmawiać o radości wypływającej z gry, czy taka w ogóle jest, no bo tyle co ja i myślę, że większość z was staram się no jak najwięcej czerpać radości z tej gry, chociaż wiadomo, że można się czasem zdenerwować trafiając na jakieś, nie wiem, FMG Akimbo lub ginąc z ręki jakiegoś tubera. No ale osobiście znam takich ludzi, no jest ich niewielu, ale no znam takich ludzi, którzy po prostu w naturze mają denerwowanie się i rage'owanie co trochę. Ja co osobiście się staram nie rage'ować. Ale no, znając takich ludzi, po prostu oni nie kierują się zabawą, tylko stawiają sobie jakieś dziwne progi killi i deadów, które mogą, nie wiem, osiągnąć w danym meczu. No i gdy giną z ręki jakiejś osoby, która niekoniecznie jest od nich lepsza, ale używa, nie wiem, lepszego uzbrojenia czy po prostu lepszego sprzętu, zgania właśnie na to i denerwuje się. Nawet ginąc z ręki gorszej osoby, z gorszym uzbrojeniem, tylko że nie są skupieni właśnie na grze, bo rage'a mają. No i co za tym idzie, zdenerwowanie tak jakby obejmuje ich całe myślenie i nie skupieni są w ogóle na grze. No i co za tym idzie właśnie te słabe staty i ginięcie częste. Nie wiem jak oni to czują, czy oni w ogóle mają, czy oni w ogóle odczuwają, wiedzą jak po prostu, jaka jest radość z danej gry, czy w ogóle wiedzą jak się można bawić z gry, grając po prostu z kolegami, niekoniecznie na staty, tylko na jakieś ciekawe akcje, potrolowanie kogoś. No oni tylko grają tak, żeby ugrać staty i żeby być lepszym od innych, broń Boże, przegrać z kimś face to face, a jak już właśnie wcześniej wspominałem, jak przegrają, to jest po prostu full rage. No i najczęściej takie osoby po prostu wychodzą z meczu, nie chcą uczestniczyć dalej w rozgrywce i przekłada się to no, po prostu na ich obowiązki, na ich życie prywatne, na ich samopoczucie w danym dniu. Nie wiem, czy wy znacie takie osoby. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie w ogóle o takich osobach i jacy wy jesteście, czy wy też macie czasami takiego full rage'a, czy po prostu staracie się nie denerwować podczas rozgrywki. Ale dobra. Nie, jeszcze taka mała prośba dzisiaj jest do was. Żeby udało wam się uzbierać 10 łapek pod tym filmikiem, byłbym bardzo wdzięczny, bo przez ostatnie dni zrobiłem tutaj nowe outro. No co prawda jeszcze jakiegoś intra nie zrobiłem, jest to co widzieliście, jest to jakieś zwykłe template. No ale starałem się coś tutaj dla was zrobić ciekawszego, żeby te filmiki nie były też takie nudne pod względem efektów. Ale dobra, no to nie zapomnijcie tu również, jeżeli się podobało, dać słupka, bo to naprawdę bardzo mnie do dalszej pracy motywuje. No i oczywiście w ten sposób obserwujecie mój kanał. Ale dobra, ja się z wami na razie żegnam, narka.